Polska mówi, Bogdan Ulka. Dzień dobry, gościmy dzisiaj u pani Sylwii Sitkowskiej, założycielki Przystani Psychologicznej. Dzień dobry. Dni coraz krótsze i już niedługo zmienimy też czas na zimowy, więc ten zmrok przyjdzie jeszcze wcześniej. Tak jest. Brzydka pogoda. No i to jest taka poetyczna jesienna zaduma. Kiedy ta jesienna zaduma staje się depresją okazjonalną, sezonową. Jest taka jednostka chorobowa, właśnie depresja sezonowa. Badania pokazują, że nawet do 10% osób w naszej części Europy zapada na tą depresję sezonową. Ona jest związana z mniejszą ilością światła, dokładnie tak jak Pan mówi, z krótszymi dniami. Jakbyśmy patrzyli na genezę tego rodzaju depresji, jest to związane z tym, że kiedyś, jak nie mieliśmy światła sztucznego, no to człowiek na zimę hibernował się, można powiedzieć. Tak, dłużej trochę, spał. Dłużej spał, tak, dokładnie. Regenerował się przed wiosną i latem. Te funkcje organizmu spowalniały. I to było adaptacyjne. W tym momencie mamy światło, funkcjonujemy dokładnie tak samo w zimę, jak i w lato, a jednak organizm nie nauczył się jeszcze korzystać z tych zdobyczy cywilizacyjnych. Więc nasz organizm spowalnia, światła jest coraz mniej, odbija się to na nas, a my musimy cały czas funkcjonować tak samo. Nie? Więc to jakby niestety nie jest kompatybilne. Taką metodą leczenia tego typu depresji jest na psychoterapia oczywiście, do czego zachęcam, ale również fototerapia. Dlatego, to że jest możemy... to, co w Skandynawii możemy spotkać. Oczywiście, dokładnie. W Skandynawii czyli te nawet... domy słońca, pokoje słońca, prawda? Tak jest, tak. Bo oni mają nawet wyższy właśnie wskaźnik zapadania na tą depresję sezonową, no z prostego powodu. Znaczy wyjaśnijmy, że na przykład dzień u nich trwa 3, maksimum 4 godziny w zależności od miejsca, w którym mieszkają, albo za kręgiem polarnym. To już w ogóle. Tak jest. Więc oni muszą się jakoś tam ratować. I właśnie okazało się, że te naświetlania są w ogóle świetną drogą, bo są w stanie zredukować objawy tej depresji sezonowej. Ja może powiem w takim razie kilka słów o objawach depresji sezonowej. Po pierwsze, musi to być cykliczne, czyli co najmniej 2 lata pod rząd czujemy, że na jesieni, czy nawet pod koniec lata mamy ten spadek energii, spadek formy. Może to się przejawiać tak, że śpimy więcej, mamy poczucie winy, jemy więcej albo mniej, jesteśmy smutni, mamy płaczliwość. No i cały szereg tych objawów związanych z taką depresją zwykłą też się pojawia w tego typu depresji sezonowej. Natomiast ona się pojawia na jesień, zimę i później szczęśliwie znika. Marzec, kwiecień, maj, dokładnie. Jest więcej słońca, więcej wiosna się budzi do życia i nagle ta depresja mija. Więc musi być co najmniej takie 2 cykle muszą nastąpić po sobie, że ona przychodzi i odchodzi. Wtedy możemy się zacząć zastanawiać. I ta fototerapia jest naprawdę fajną metodą na to, żeby sobie... Znaczy w innym przypadku możemy mówić o tym, co poetycznie nazwałem tą jesienną zadumą. Przyjdzie, zniknie... Jeżeli trwa mniej jednego niż 2 tygodnie, dnia, właśnie, pojawia się jednego właśnie, dnia, drugiego właśnie. Znika, to jak najbardziej. Jak długo w sezonie ma trwać to nasze złe samopoczucie, żeby mówić już o początkach depresji? No diagnozujemy depresję niezmiennie... Tej sezonowej oczywiście. Również przy utrzymywaniu się objawów co najmniej przez 2 tygodnie. Więc jeżeli przez 2 tygodnie codziennie czujemy, że jest nie tak, że właśnie jesteśmy senni, płaczliwi, handrę mamy taką... No. Można to potocznie nazwać handrą, ale właśnie jeżeli to jest utrzymane w czasie, no to po 2 tygodniach dobrze byłoby już się zgłosić do specjalisty i, no i zdiagnozować, sprawdzić, co się z nami dzieje. Przetrwajmy tę jesień i zimę. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Gościliśmy u pani Sylwii Sitkowskiej z Przystani Psychologicznej. Dziękuję.